Ministrze finansów, słucham. Co tam nowego? Jaśnie, panie, reformy idą po naszej myśli. Na giełdzie stabilny wzrost. Na rynku ożywienie. Bezrobocie pod kontrolą ciągle spada. Nie dostrzegamy na razie zagrożeń dla stabilności pieniądza. Zagrożeń? Jakich zagrożeń? Kto nam zagraża? Nikt nam nie zagraża. Mówiłem, że nasz pieniądz jest stabilny. Jak to? Coś przede mną ukrywasz. Mówiłeś o zagrożeniu. Mówiłem, że stabilności pieniądza nic na razie nie zagraża. Na razie? Sam mówisz, że trzeba dmuchać na zimne. A co jest z tą, jakiej tam, stabilnością pieniądza? Nasza waluta jest stabilna. To bardzo dobrze. I nie widzę na razie zagrożeń dla jej stabilności. Chociaż oczywiście... No właśnie. To zagraża czy nie zagraża? Nie w tej chwili, ale może w przyszłości. Kto? Kto zagraża naszej walucie? No właściwie nikt, prawdę mówiąc. Kręcisz? Wiesz, że tego nie lubię? Kto? Mów! Mów mi tu zaraz kto! Kto może zagrozić stabilności pieniądza? Natychmiast, bo jak nie, to... Właściwie ty, najjaśniejszy panie. Co ja? No ty, najjaśniejszy panie. Nie rozumiem. No ty, najjaśniejszy panie, możesz zagrozić stabilności pieniądza. Ja? Nie za dużo sobie pozwalasz? Chyba miarka się przebrała. Cóż za impertynencja? Straż! Zabrać go do lochu i przesłuchać! Panie, pozwól mi wyjaśnić. To pomyłka, daj mi 3 minuty. Nie. Miej wzgląd na moją wieloletnią służbę. Nie. Błagam. Nie. Powiem wszystko, wszystko. Pozwól mi wyjaśnić. Ja nie winien. Dobrze, masz zatem 3 minuty. Królu, mówiłem o stabilności pieniądza. Stabilny pieniądz to bezcenna wartość. O stabilnym pieniądzu mówimy wtedy, gdy nasze pieniądze mimo upływu czasu zachowują wartość. Stabilność pieniądza oznacza, że ludzie wierzą w to, że utrzyma on swoją wartość. Przeciwieństwem stabilności pieniądza jest inflacja. Wtedy pieniądz traci na wartości. Zobacz. Panie, co to jest? Ja chciałem kupić 4 koła, ale mam tylko 200 mońków. No co tak drogo? Przykro mi. Wzrosły ceny surowców, podwykonawców. Nie dam rady. Muszę podnieść cenę na koła. Ale ja nie mam 240 mońków. No nie! Nie dość, że mi urząd skarbowy przysłał upomnienie, że za mało podatku zapłaciłem, to jeszcze muszę sobie stare buty naprawić po tylu latach pracy. Na co to przyszło? Chleb też drożeje? Czy mógłby mi pan pożyczyć 1 mońka? Nie, no panie, sam będę musiał kupić tylko 0,5 tora bochenka zamiast 2. Skandal! Co ja mamy kraść, żeby dzieci nakarmić? Tym jest inflacja. Kiedy pieniądz jest stabilny, można oszczędzać, planować inwestycje, zaciągać kredyty. Jednym słowem, stabilny pieniądz sprzyja wzrostowi gospodarczemu. A niby jak ja temu zagrażam? Już tłumaczę. Postawcie go. Słucham. Stabilność pieniądza jest głównym celem działań banku centralnego. Bank dba o wartość krajowej waluty poprzez ustalanie poziomu stóp procentowych. Stabilny pieniądz zależy zatem od polityki monetarnej, ale nie tylko. Zależy też od polityki fiskalnej, która jest w gestii rządu. No i? No i zupełnie teoretycznie, zastrzegam, zupełnie teoretycznie. Miałem na myśli, że, no, w twojej gestii, panie, leży polityka fiskalna. Polityka fiskalna rozumie się podatki, czyli wpływy do kasy, wydatki. Gdyby ta polityka była nierozsądna, to pieniądz mógłby zacząć tracić na wartości i nastąpiłby koniec stabilności pieniądza. Rozumiem. No gdybym rządził źle, głupio, to nasze moniki przestałyby być stabilne, czy tak? Oczywiście, rzecz jasna, wiemy, że tak się nie stanie. No to jasne.
gdyby zostały podjęte złe decyzje, to pieniądz mógłby zacząć tracić na wartości, a obywatele straciliby do niego zaufanie. W takiej sytuacji nie da się prowadzić interesów, bo jak można podejmować racjonalne decyzje, kiedy pieniądz jest niestabilny? Kiedy inflacja jest niska, wiadomo ile co kosztuje dziś i wiadomo w zasadzie ile może kosztować jutro. Stabilny pieniądz to skarb. I sądzisz, że ja mógłbym być zagrożeniem dla stabilnego pieniądza? Mógłbyś, oczywiście teoretycznie, gdybyś podejmował złe decyzje, ale przecież wiadomo, że... Tak, mógłbym. Ale jestem mądrym władcą. Ale ty, ministrze... Zabierzcie go! Zabierzcie go do ogrodów pałacowych. Niech wypocznie.